Szpital na dzień dzisiejszy posiada 20 miejsc w oddziale rehabilitacji. Zapotrzebowanie jest bardzo duże na tego typu świadczenia, albowiem tutaj w okolicznych szpitalach na dzień dzisiejszy tych miejsc nie ma w ogóle lub jest kilkanaście. Dlatego powiat czarnkowsko-trzcianecki wychodzi naprzeciw temu problemowi. Chce zainwestować w placówkę 13 milionów złotych. Urzędnicy chcą zaproponować współpracę prywatnym inwestorom, a wkład własny uzyskać poprzez oszczędności. Nie obejdzie się również bez środków unijnych. Czy projekt zostanie opracowany i zrealizowany, okaże się pod koniec drugiej połowy 2016 roku.